Witam Was, kochani, Rafał Koń. Słuchajcie, kilka słów w odniesieniu do rzekomej kariery politycznej, która jest mi przez niektórych wróżona. Nie wiem, czy w dobrej, czy złej wierze. Bycie politykiem raczej nie kojarzy się z byciem jakimś fajnym. Słuchajcie, poważnie teraz. Przyznaję, dwie partie polityczne złożyły mi propozycję startu w eurowyborach. Miałem kandydować w tych eurowyborach, które teraz będą w niedzielę, do Parlamentu Europejskiego. Odmówiłem im z kilku względów, o których właśnie chcę powiedzieć. Nie będę wymieniał, które to były partie, ponieważ nie chcę wyjść na takiego. No byłoby to nieładne z mojej strony, nieeleganckie. Więc tak. Odmówiłem po pierwsze dlatego, że uważam, że jestem jeszcze za głupi. Nie mam jeszcze wiedzy wystarczającej historycznej na temat tego kraju. Nie mam wykształcenia średniego nawet. Jestem chłopakiem bez szkoły. Niestety nie było dane mi skończyć szkoły, ponieważ musiałem bardzo szybko wyjechać do pracy za granicę. Nie mam, wiecie... Nie potrafię się dobrze wysłowić do końca. Jeszcze nie jestem kimś, kto mógłby być uważany za parlamentarzystę. Absolutnie za siebie za takowego nie uważam. Muszą to robić ludzie dużo bardziej mądrzy ode mnie, bardziej doświadczeni w pewnych kwestiach. Muszą to być eksperci w pewnych dziedzinach, którymi mieliby zarządzać lub współzarządzać, lub mieliby, nie wiem, pracować przy ustawodawstwie i zajmować się czymś. No to muszą być najwyższej rangi eksperci, a nie osoby takie jak ja, które po prostu gdzieś tam medialnie sobie zaistniały, coś tam ten, no i nagle, kurde, wielki europoseł ze mnie. No nie, sorry, tak nie może być. Jeżeli tak wygląda polityka, no to mamy w czymś problem, że osoby takie jak ja, które nie mają nic oprócz ogromnej ilości dobrych chęci, trochę zaparcia i świadomości, że ciężką pracą można dojść do bardzo wielu rzeczy. Jeżeli takie osoby bez jakiegokolwiek doświadczenia w pewnych kwestiach będą zarządzały pewnymi dziedzinami, o których nie mają pojęcia, no to będziemy mieli problem taki, jak mamy właśnie po 89 do dnia dzisiejszego, że nie rządzą nami osoby, które są kompetentne w pewnych kwestiach, tylko osoby, które po prostu mają kolegów, mają układy, osoby, które po prostu nagonią głosów trochę. Ja uważam, że taka miała być moja rola. Poza tym drugi powód, dla którego odmówiłem, jest taki, że proszę bardzo, przepuścimy panią. Drugi powód, dla którego odmówiłem, jest taki, że nie do końca wiem, komu można ufać, kto jest rzetelny, kto jest prawdziwy, kto jest kim. Czasami wydaje mi się, że osoba jest fajna, że jest szanowana i tak dalej, a nie do końca tak jest. Wiele jest niewiadomych, tak jak powiedziałem. Nie jestem jeszcze doinformowany, nie mam pewnej wiedzy, dlatego spotykam się z ludźmi, za co również bywam hejtowany, że spotkałem się z Lechem Wałęsą, że rozmawiałem z Donaldem Tuskiem, że rozmawiałem z Januszem Korwin-Mikke, z Pawłem Kukizem. Po prostu spotykam się z tego typu ludźmi po to, abym mógł od nich zaczerpnąć trochę wiedzy. Są to ludzie, którzy mają tą wiedzę z pierwszej ręki i wiedzą być może na pewno więcej na temat struktur tego państwa, jak ono działa, niż osoby, które po prostu na nich głosują. Po prostu oni są bardziej doinformowani. Ja, tak jak powiedziałem, i rozmawiam z ludźmi z różnych partii politycznych, żeby po prostu dowiedzieć się, kto ma rację, i staram się doedukować i dowiedzieć. Dlatego z tymi ludźmi się spotykam, rozmawiam, tak dalej. Chcę wiedzieć, w jakim kraju żyję. Teraz kupiłem tutaj dom, więc chcę wiedzieć, gdzie jestem. Polityka tutaj w Polsce bardzo często puka do naszych drzwi. Częściej niż jest to robione w Anglii czy na Bliskim Wschodzie. Tam ta polityka tak trochę bardziej obchodziła nas bokiem. No proszę. Już nie będę mówił, że w Anglii ludzie są dużo bardziej kierowcy uprzejmi dla siebie nawzajem. O, proszę bardzo, przepraszam pana. Super. Udało się. Uśmiechu życzę. No dobra, słuchajcie, więc tak jak mówię, ja uważam, że osobiście jestem niegotowy na to. Uważam, że nie uważam się za eksperta. Uważam, że eksperci powinni rządzić. Nie wiem, komu można zaufać. Nie wiem, kto jest kim. Edukuję się, szkolę się, próbuję się dowiedzieć. Taka jest moja rola na dzień dzisiejszy, że prowadzimy Fundację Braci Collins. W ramach niej pomagamy ludziom na tyle, na ile możemy, na tyle, na ile jest nas stać. Trzeci powód, dla którego nie startuję, jest taki, że osoby, które startują na wysokie pozycje w państwie, powinny robić to ze względów czysto
nie boję się użyć tego określenia, charytatywnych. Jeżeli jestem politykiem, który ma ogromną wiedzę w pewnym zakresie, pewnej działalności, nie wiem, sportowej i tak dalej, jestem sportowcem, który ma ogromne osiągi, który jest zabezpieczony finansowo, który wie bardzo wiele rzeczy, jak można zmienić prosto, w łatwy sposób, aby ułatwić ludziom życie, którzy mają mniej szczęścia od nas, to powinni to zrobić. Nie wolno iść do polityki, nie zrozumcie mnie źle, dla mnie osobiście propozycja zarabiania 50-70 tysięcy miesięcznie jako polityk jest zajebista. Nie muszę sprzedawać udziałów w spółkach nawet. Mogę robić dalej to, co robię mniej więcej. Bardzo by się moje życie nie zmieniło. Zarabiam bardzo dobre pieniądze i właśnie tu jest kurwa ta głupia logika. Nie dla pieniędzy powinno iść do polityki. Nie dla swojego statusu materialnego. Nie dla swojego statusu, o, jestem europosłem, teraz tak jak te kurwa gwiazdki z nas płynej. Co to nie, jaką jestem gwiazdką? Ściąga, dziubek, kurwa. Popierdoliło się ludziom w głowach trochę w Polsce. Nie jesteście Jennifer Lopez, nie jesteśmy George Michael, nie jesteśmy gwiazdą światowego formatu, więc zejdźmy na ziemię. To już tak abstrahując, po prostu irytuje mnie bardzo polski plastikowy show business i ludzie, którzy bardzo wysoko noszą głowę, a tak naprawdę wszyscy pochodzimy z bardzo biednego kraju, w którym bardzo wiele można zrobić, można pomagać, należy pomagać, a im bardziej mamy więcej szczęścia w życiu, tym bardziej należy im tym szczęściem się dzielić. Nie robimy nikomu łaski, że to robimy. I tak to powinno wyglądać, ale jak widzę gwiazdki plastikowe, które są napompowane silikonami i botoksami, które uważają się za kogoś lepszego, nie zauważają ludzi zwykłych na ulicy, to po prostu uważam, że są strasznie głupi tacy ludzie. A osobiście, tak jak wszyscy wiecie, mieszkałem w 30-metrowej kawalerce. Matka zostawiła nas w bardzo młodym wieku. Szybko musieliśmy walczyć o swoje życie. Wiemy, jak to jest spaść na klatce schodowym. Wiemy, jak to jest nie mieć co jeść. Wiemy, jak to jest żyć w mieszkaniu bez łazienki. Bardzo dużo takich w życiu rzeczy wiem. Wiem, jak to jest wyjechać we bardzo wczesnym, młodym wieku za granicę, w wieku lat 16 na zmywak i walczyć o swoje życie w Anglii. I to jest jedyny powód, dla którego uważałem, że rozważałem swoją kandydaturę przez 30 sekund, ponieważ uważałem, że osoba, która przyjechała do obcego kraju w wieku lat 16 i po kilku latach, nawet nie po dekadzie, już miała bardzo fajne wyrobione tam kontakty, status, znajomości i wszystko to od zmywaka, od zmywania naczyń. Uważam, że tego typu osoba ma inną perspektywę jako Polak, znający problemy nas, Polaków, emigrantów w Anglii od podszewki. Uważam, że tego typu spojrzenie świeże w Europarlamencie byłoby ciekawą perspektywą i być może trochę innym podejściem do pewnych spraw. I tak samo wiele doświadczeń, które człowiek ma z Bliskiego Wschodu tudzież z Anglii, mogłoby bardzo dużo pomóc w Polsce, dlatego ci, co śledzą mojego Facebooka, wiedzą, że czasami zdarza mi się zrobić jakieś akcje społeczne, jakieś akcje, które mają na celu wyprostowanie pewnych rzeczy, które mi się nie podobają, i robię to tylko dlatego, że uważam, że dla mnie jest to bardzo proste, mogę bardzo prostymi środkami to zrobić, mam odrobinę czasu, gdybym miał go więcej, robiłbym tego 100 razy więcej, ale nie mam, muszę zająć się swoim życiem, swoją rodziną i jak zobaczycie, że kandyduję za jakiś czas gdzieś, to bądźcie pewni, że mam wielki dom z basenem, mam spłacone samochody, mam wiele pieniędzy na koncie, tak, że już nawet nie wiem, czy to jest ile zer, to jest ile, to wtedy będę kandydował, a mówię to trochę na przekrój paradoksalnie, żeby powiedzieć, że nie dla siebie powinno się robić politykę, nie dla własnych korzyści. Gdybym tak uważał, to widzielibyście dzisiaj mój ryj na plakatach, a tego nie zobaczycie, dopóki nie ja sam własnymi rękami nie zarobię na siebie, na swoją rodzinę, a do rządu tego, czy do Europarlamentu, jeżeli bym się kiedyś wybierał, to robiłbym to tylko z totalnie innych pobudek. Więc taka jest prawda. Jeszcze jedna sprawa, którą chcę poruszyć. Andrzej Kobylarz, lista numer 6, pozycja numer 1. Jest to człowiek, który kandyduje do Europarlamentu. I tak, wiem, o Jezus, kurde, już tutaj musi powiedzieć, że kogoś lobbuje. Nie lobbuje na rzecz żadnej partii, tylko po prostu kiedy w styczniu Jerzy Owsiak miał wielkiego doła i wszyscy byliśmy w takim ciężkim momencie i ja bardzo usilnie starałem się dopiąć nominację Jurka Owsiaka do Nagrody Nobla formalnie, to potrzebowałem parlamentarzysty, który by podpisał mi takie coś i pomógłby mi taką nominację przepchnąć, żeby ona formalnie była w porządku. I kiedy zadzwoniłem do posła Andrzeja Kobylarza, a dzwoniłem do wielu ludzi, to on jedyny bez mrugnięcia okiem od razu pomógł mi i wyłożył się, swoje nazwisko dał na szale i tak dalej, mimo że być może nie do końca było mu to na rękę, ale pomógł mi, wobec czego
Wiem, że mogę na niego liczyć. Mam nadzieję, że wy będziecie mogli na niego liczyć. Wiem, że będziecie mogli na niego liczyć, jeżeli on zostanie wybrany, więc sugeruję wam na niego głosować, bo ja po prostu mam dobre doświadczenia z tym człowiekiem. I tyle. Krótko i na temat. Nie ma co ściemniać. Wiadomo, że są wybory, dlatego o tym mówię. No i tyle. Nie będę o tym mówić za 3 tygodnie. Nie będę gościowi co 3 tygodnie teraz dziękował na internecie, że mi pomógł raz, ale porządnie. Ale są wybory i właśnie dzisiaj pomogę z wiadomych względów. Nie ma co ściemniać. Także nie wiem, czy jest jakaś logika w tym wszystkim, co mówię. Wiem, że was na pewno już zanudzam. 10 minut jakiś koleś nawija. Ale taka jest prawda. Nie idziemy do polityki dla pieniędzy, idziemy do polityki. Nie idziemy. Musimy już wiedzieć, jak to jest być na salonach, a potem iść na salony i zachowywać się tam jak człowiek kulturalny. A nie, że jakiś Wiesiek, Czesiek, WF-ista staje się europosłem i teraz on idzie do jakiegoś fajne miejsca, na jakieś bankiety i tak dalej i nie wie, jak zjeść, nie wie, jak się zachować. No nie, no ludzie, bądźmy trochę realistami. Trzeba mieć doświadczenia, czyli tak jak mówię, trochę ogłady. Trzeba wiedzieć, jak to jest bywać na salonach, żeby na salony pojechać. Trzeba znać języki obce, trzeba znać historię swojego kraju. Trzeba mieć zaplecze finansowe. Trzeba mieć bardzo wiele rzeczy, żeby stać się europosłem. Trzeba być ekspertem w jakiejś dziedzinie, a nie po prostu kolesiostwo i układy. Wobec czego ja dziękuję bardzo. Z największym szacunkiem rezygnuję. Nie jest dla mnie moment, być może kiedyś. Póki co dalej będę robił swoje drobne rzeczy jako jeden mały żuczek osobiście, bez wsparcia danej partii, bez wsparcia nikogo. Starczy, na razie mi to starcza, jeśli czas pozwoli, jeśli sytuacja finansowa i logistyczna i inna pozwoli, to będę robił to szerzej, prywatnie, będziemy robić to szerzej jako Fundacja Braci Collins. I tyle, no o niektórych rzeczach wiecie, które robimy jako fundacja, o niektórych nie, nie o wszystkich mówimy, nie chwalimy się, nie robimy tego dla poklasku, ani dla rozgłosu. Piszcie w komentarzach, co powiedziałem nie tak, co jest źle, czy to wszystko ma jakiś sens, czy jest tam jakaś logika, no bo tak jak mówię, ciągle się uczę, dlatego chcę się uczyć od wielu ludzi, nie tylko od tych gdzieś tam, tylko również od was. Komentarze, czytam je, widzę je i staram się brać z nich wszystką konstruktywną krytykę i brać to do siebie i starać się, żeby było mi łatwiej się żyło w kraju, w którym kupiłem dom, w którym zostaję, a w którym wiele rzeczy wciąż mnie wkurwia. Wciąż wiele rzeczy jest do poprawienia, takich najdrobniejszych do najważniejszych. Także widzimy się u nas na Facebooku, u mnie na Facebooku, widzimy się w telewizji, na Discovery, widzimy się już niedługo na YouTubie z bardzo fajnymi, nowymi projektami. Dzięki wielkie, pozdrawiam, trzymajcie się, Rafał Koniec.